Monika Gering, witam Państwa w piątkowym wydaniu Gościa Tygodnia. Dziś moim Państwa gościem jest wicestarosta Zgierski Marcin Karpiński. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Panie starosto, jak mają się finanse powiatu Zgierskiego? No, chyba w miarę jako tako. No, żadnych kredytów, obligacji nie bierzemy. Jakoś funkcjonujemy. Wszelkie te zobowiązania, które są, realizujemy. Nie udało się Państwu sprzedać DPS-ów. Wojewoda łódzki uchylił uchwałę, w której chcieliście sprzedać 4 budynki. Gdyby udało się je sprzedać, to jaka kwota zasiliłaby powiatowy budżet? To oczywiście okazałoby się po przetargu. No, wyjściowo wartość tych 4 DPS-ów była chyba około 12 milionów złotych. Natomiast no, w przetargach jest różnie. No, mogło być więcej, mogło być mniej. No, powiedzmy, że tego rzędu kwota. A odwołali się Państwo od decyzji wojewody, czy to już jest takie status quo, nic więcej nie ruszacie w tym temacie? Nie, no nie ruszamy. No, z przyczyn oczywistych się nie podzielamy poglądu Pani wojewody co do tego rozstrzygnięcia merytorycznych. Natomiast no, przede wszystkim z przyczyn polityczno-społecznych podjęliśmy decyzję, że nie będziemy się odwoływać, skarżyć tego do sądu administracyjnego. Prosto policzy się na palcach, to jakieś rozstrzygnięcie ostateczne to byłby koniec tej kadencji za rok. Też by wtedy nikt żadnej decyzji nie podjął, nawet jeżeli byłaby ona dla nas pozytywna na 5 minut przed wyborami. Nikt by tego nie sprzedawał. Czyli DPS-y będą funkcjonować tak jak teraz? Nic się nie zmienia? No, co będzie, to porozmawiamy za jakiś czas pewnie. Póki co tak. Panie starosto, w poniedziałek odbędzie się sesja Rady Powiatu. Widziałam projekt uchwały, w którym będzie przesunięcie ponad 27 tysięcy na ulicę Piłsudskiego, żeby zwiększyć proponowany budżet. Czyli chcecie ruszyć z remontem już na wierzchni? Troszeczkę to jest taka cena supermarketowa, 22 777 zł jakieś grosze. Tyle brakło do oferty złożonej przez najtańszego, zresztą jedynego oferenta na przebudowę ulicy Piłsudskiego. Mieliśmy 145 tysięcy, no trzeba dołożyć te ponad 22 tysiące. No, no oczywiście, tak jak deklarowaliśmy, chcemy ten odcinek zrobić. Myśleliśmy, że za te 145 tysięcy się jeszcze więcej zrobi, czy coś się dołoży. No tutaj na ten podstawowy kontrakt trzeba dołożyć. Kiedy by ruszyły prace, jeżeli radni przegłosują uchwałę? No, sesję mamy 16. No, no podejrzewam, że pod koniec września to jest do realizacji. No, to nie jest jakieś A2 czy A1, więc kilkanaście dni wydaje mi się wystarczy, żeby to przebudować. Będziecie też Państwo podejmować uchwałę o przekazaniu gminie miasto Zgierz zadania przebudowy ulicy Konstantynowskiej. To całkowity koszt inwestycji to ponad 3,5 miliona złotych. To jest tak. Z tak zwanej schetynówki. Tak. Jaki by był Wasz wkład własny powiatu? No, jeśli chodzi o Zgierz, to jest 50% byśmy deklarowali, bo też te schetynówki są w innych gminach. W niektórych będzie wsparcie z samorządu lokalnego. Ale no, no tutaj no, 3,5 podzielić na pół, czyli te 1 700 000. No, po przetargu zobaczymy, ile by to wyszło. Natomiast to też jest obarczone ryzykiem i to jasno i czytelnie mówimy i zresztą władze samorządowe miasta Zgierza też ten pogląd podzielają. Dużo zależy od tego, czy będziemy mieli jakieś środki. Być może nam się uda wygospodarować je i wtedy na duże prawdopodobieństwo jest, że ta droga zostanie zrealizowana, bo sama idea tego wniosku jest, uważam, bardzo dobra, bo droga, która jest równoległa do drogi krajowej, jednocześnie droga gminna, która łączy te dwie drogi, więc podejrzewam, że sporo punktów mogłaby u wojewody uzyskać, ma duże szanse do tego, aby ta schetynówka przeszła. Ale czy tak będzie, no to jeszcze zależy od tego, czy my te pieniądze w budżecie będziemy mieli. A jakie jest prawdopodobieństwo, że te pieniądze się znajdą? Wie Pani, to nie jest w kategoriach ryzyka, bo od tego byśmy się ubezpieczyli. Podejrzewam, no zrobimy wszystko, żeby były, natomiast nie możemy tego zadeklarować. Zresztą tak samo to, żeśmy tej grupie inicjatywnej, która w tej sprawie mocno monituje, też to jasno i rzetelnie oświadczyli. Jeżeli nie będzie środków na udział własny nasz, nie będziemy tego realizować. Ale na razie idea jest taka, żebyście razem z miastem złożyli jeden projekt, prawda?
No, idee są dwie. My składamy, znaczy to składa miasto, miasto jest wnioskodawcą, my jesteśmy ich partnerem. Natomiast miasto także szykuje drugi wniosek w ramach tej sprawy, gdzie będzie by ewentualnie samo składało, no bo też nie chcielibyśmy miasta utopić w tym momencie, że my nie mamy pieniędzy, no i cały wniosek jest nierealizowany, czyli także ulica Śniechowskiego. Proszę mi powiedzieć, czy jeszcze zadam pytanie, czy te środki musiałyby się znaleźć w budżecie przyszłorocznym? Tak. Panie starosto, Zbigniew Jarosik, to dobry specjalista, dobry dyrektor? Dobry, no przecież tu mówiłem w tym miejscu. Ale już nie pracuje w Centrum Medycznym Boruta? No z tego co wiem, tak. Otrzymał wypowiedzenie od nowego prezesa. Dlaczego? Panie redaktor, no to są sprawy między pracodawcą a pracownikiem i ani my sądem pracy, ani nie mam prawa wypowiadać się za jedną czy drugą stronę. Ale myślę, że tak jak pani zaczęła ten wątek naszego dzisiejszego spotkania, jest dobrym specjalistą i także osobiście postaram się zrobić wszystko, aby Zbigniew Jarosik nadal funkcjonował w Zgierzu. Panie starosto, kiedy radny Tadeusz Iwaniuk pisze, były dyrektor nie miał żadnego pomysłu na dalsze istnienie szpitala, poza tym był w konflikcie z pracownikami, za to brał kasy jako dyrektor, ordynator i za dyżury. Wysokość podobna do pensji prezydenta miasta Zgierza. Tak napisał na Facebooku. To prawda czy nieprawda? Znaczy wie pani, no ja nie jestem rzecznikiem prasowym kogokolwiek, no to proszę się pana Iwaniuka o to spytać. No ale to radny koalicyjny. Proszę pani, no ja swoje zdanie wyraziłem, no i je podtrzymuję. Panie starosto, nowy dyrektor ma kilka propozycji. Wczoraj mogli nasi widzowie obejrzeć materiał. Mówiliśmy tutaj o lepszej diagnostyce endoskopowej, więcej łóżek na oddziale szpitalnym, stworzenie oddziału zabiegowego, stworzenie pediatrii. Co się stanie, jeżeli te pomysły upadną? Czyli co, będziecie chcieli sprzedać spółkę? Pani, no to jest odpowiedź podobna jak przy DPS-ach. No, i z przyczyn politycznych i merytorycznych nie zamierzamy sprzedawać tej spółki, bo trzeba po pierwsze woli Rady i wątpię, żeby taka była. I po drugie naszej woli, jaką zarządu takiej propozycji nie ma. Natomiast no, być może w następnej kadencji jakieś decyzje będą zapadały. Też o tym mówiliśmy nieraz, panie redaktor, że jest to spółka prawa handlowego, więc musi się bilansować. No póki co się nie bilansuje, więc musi działać. No i tutaj już żadna polityka nie pomoże. Ani nie zaszkodzi. Mówiło się, że przekształcenie placówki w spółkę prawa handlowego miało dać więcej możliwości, na przykład w rozszerzeniu działalności leczniczo-usługowej, w pozyskiwaniu dotacji unijnych. Co było z tymi grantami norweskimi, które przeszły nam koło nosa? Nie rozumiem pytania. Co to tych grantów? Chodzi mi o dzierżawę, że Centrum Medyczne Boruta nie mogło wystartować w konkursie o pozyskanie grantów norweskich. Wie pani, no... To Centrum Medyczne nie dopełniło formalności? Czy powiat? Nie, umowa została ostatecznie podpisana. Z nowym prezesem uznaliśmy, że nowy prezes niech o tych sprawach i dzierżawy, i wniosków decyduje. A tutaj takie, nazwijmy to zarzuty, czy jak to się mówi, że się mówi, gdzieś tam na mieście czy na Zgierzu, no to są moim zdaniem takie... No argumenty, zarzuty w stylu, że jesteśmy mordercami niepoczętych dzieci. Nie był wniosek złożony, no ale oprócz nie było wielu innych pewnie wniosków złożonych, czy jakichś tam kontraktów zrealizowanych. No i trudno czynić zarzut z tego, czego nie było. Za chwilę jest nowa projekcja finansowa 2014. No i trzeba się do tego przygotowywać. Dodam więcej, nie wiem, czy pan prezes mówił, w ramach tych funduszy norweskich, tak zwany PL13, taki program ma teraz ruszyć na dniach i być może do tego będzie prezes składał, być może nie będzie składał, no zobaczymy. No, mówił, powiedział, że będzie składał, zobaczymy. No to już jest jego decyzja. Panie starosto, ostatni taki punkt, ulice Ozorkowska i Witosa. Wiemy, że na ostatnich dniach udzielili państwo pozwolenia w firmie Wodkan na tę inwestycję, kanalizacyjną na ulicy Ozorkowskiej. Wojewoda uchyliła waszą decyzję dotyczącą ulicy Witosa, dała też pozwolenie. Proszę mi powiedzieć, czy to tak
jakaś taka niekompetencja naczelnika, który przedstawia to w innym świetle, że tak, wojewoda jednak mówi, że Zgierz ma rację, a wy dajecie decyzję negatywną? Czy jakieś tam do czegoś nie doszło? Nie wiem, wie pani, no... Nie wiem, czy to już jest finał, szczęśliwy finał tej sprawy, przecież jest jeszcze jeden podmiot w tym, czyli Generalna Dyrekcja, jak ona do tego wszystkiego podejdzie. My jesteśmy ze swej strony zadowoleni, że tak to zostało rozstrzygnięte. Może to trochę długo trwało, ale to wojewoda bierze za to w tej chwili odpowiedzialność. Chcę państwu powiedzieć tak, żeby opinia publiczna wiedziała. Mamy w tej chwili sprawę w sądzie o odszkodowanie ponad 7 milionów złotych na jednej z inwestycji w Aleksandrowie. Właśnie wojewoda stwierdził nieważność tej decyzji i mimo, że też były zapewnienia pisemne burmistrza, mamy też różne i doświadczenia i z tym inwestorem, proszę spojrzeć choćby na ulicę Łagiewnicką. No i te interpretacje, które tam wojewoda prezentuje, chyba warto by je nawet powiesić gdzieś publicznie, bo teraz praktycznie każdy wszystko może wybudować, bo zgodnie z tym, co wojewoda pisze, to na oświadczenie projektanta to starosta ma obowiązek wydać na wszystko pozwolenie. Wojewoda wydał te decyzje i wojewoda za nie będzie ponosił odpowiedzialność. I też, żeby tam, nie wiem, czy jest takie pytanie w tym, co pani ma w rozpisce swojej, czy nie. My nie zawaliliśmy tu terminów. To między innymi jedno z tych pozwoleń, które było wydawane na wniosek prezydenta Zgierza, było złożone w marcu ubiegłego roku. No czyli zbrodnia, można by powiedzieć, kolejna powiatowa. Tyle, że ponad rok przeleżało się u nas, bo na wniosek prezydenta było zawieszone to postępowanie. I jak jeden z włodarzy miasta Zgierza się pytał, żebyśmy z tym ruszali, to nawet nie wiedział, że ono jest zawieszone. No to powiedzmy, że wina jest po środku i może zamknijmy tą trumnę, niech to wypali. Nam też na tym zależy, żeby ta budowa szła, ale nic nie jest tak, że białe jest białe, a czarne jest czarne, jak to jeden z klasyków mawiał. Dziękuję panu za rozmowę, dziękuję państwu za uwagę. Dziś moim państwa gościem był starosta Zgierski. Dziękuję bardzo.